Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego i tak jak w każdy poniedziałek zacznijmy sobie ten tydzień od podsumowania startów w ten weekend. Nie będzie to oczywiście jakieś obszerne podsumowanie, pamiętajcie, że jeśli chodzi o wyniki z większości zawodów, to zapraszamy Was na stronę www.mtbxc.pl i tam mamy komplet zawodów z tego weekendu. A dzisiejsze podsumowanie zacznijmy sobie od tego, że Bartek Babak występował w Węgrzech na wyścigu XC i tam poszło bardzo dobrze, ten wyścig wygrał. Bardzo dobry wynik też odnotował na Pucharze Czech Jakub Zamroźniak, bo zameldował się na szóstej pozycji. W tym wyścigu zwyciężył Jarosław Kulchawy, a Kuba stracił do niego naprawdę mało czasu, także to jest bardzo fajny wynik. Pewnie zastanawia Was, dlaczego wyżej od Kuby nie był Marek Konwa, no bo to raczej takie byłoby całkiem normalne. No ale akurat w tym wyścigu Marek Konwa miał chyba jakiś defekt, czy coś się stało, no w każdym razie go nie ukończył. Druga dosyć ważna wiadomość, jeśli chodzi o wyniki, to jest taka, że podczas zawodów Crankworks, które były teraz w Innsbrucku, były też w ramach nich rozgrywane zawody DH i w nich startował Sławek Łukasik i zajął tam 9 miejsce, a wyścig ten wygrał Danny Hart. No i na koniec wracamy do lokalnego podwórka, bo w niedzielę odbył się wyścig Uphill Race Śnieżka, zresztą zapowiadałem go w piątek, no i na tym wyścigu udało się Łukaszowi Derheldowi zwyciężyć. Łukasz tam startował już bardzo wiele razy, walczył o to pierwsze miejsce, w końcu mu się udało. Gratulacje, a wśród kobiet zwyciężyła Marta Garnek. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program cykliczny. W takiej dosyć szybkiej formie przekazałem Wam trochę wyników z weekendu. No i tak jak mówiłem na początku, po komplet wyników odsyłam Was do nas na stronę internetową. Tam powinniście znaleźć więcej wyników. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się oczywiście w środę. Do zobaczenia. Cześć.